latach 50. warszawiacy uwielbiali tańczyć pod gołym niebem. Do tradycji zabawy na dechach w sobotni wieczór można powrócić w Parku Szymańskiego na Woli. Sprawdzimy, jak dziś wygląda taka potańcówka i czym różni się od tych z lat 50. Współcześnie te plenerowe zabawy organizuje Urząd Dzielnicy Wola. Potańcówki to jest cykl spotkań przy muzyce tanecznej, który powtarzamy już kolejny rok, ponieważ bardzo się fajnie sprawdził. Świetnie zorganizowane, przynajmniej ludzie się pobawią, prawda? Muzyka wpada w ucho, w rytm tańca, spędzamy wieczór ten przyjemnie. Zobaczcie, jak tańczy! Są oczywiście kawiarenki, są ławy, są stoły, można usiąść, można przynieść coś swojego, można na miejscu kupić coś słodkiego albo kiełbaskę. To fajnie też nabrało takiej atmosfery piknikowej, można tam przyjść z kocykiem, przychodzą ludzie z wózkami i bardzo się z tego cieszymy. Tak jest dziś. A jak wyglądały dechy w czasach naszych dziadków? Bohaterowie reportażu opowiedzą, jak dawniej bawiła się młodzież. Posłuchajmy wspomnień i historii z potańcówek w powojennej Warszawie. Wielu młodych ludzi zapewne nie wie, czym są dechy. Były to potańcówki na świeżym powietrzu. Zazwyczaj parkiet był zbijany po prostu z desek. On mógł być otoczony jakąś barierką, ale niekoniecznie. Potańcówki, na które chodziła moja babcia, odbywały się na Placu Bankowym. Na cały weekend, na sobotę i niedzielę ogradzano plac. Grała tam orkiestra, młodzi ludzie przychodzili się bawić. Te dechy, one się tutaj łączyły też często z odpustami, albo też była karuzela, zresztą jest piosenka znana, prawda, karuzela, karuzela na Wilanach co niedziela. One oczywiście wyglądały inaczej niż te, które znamy z dzisiejszych filmów czy z naszych realiów. To były na przykład huśtawki takie bardzo duże, zrobione w kształcie łódki, gdzie mężczyźni popisywali się przed dziewczynami, który się wyżej po prostu będzie tam huśtał. Kto był utalentowany muzycznie, brał gitarę, jechało się na Bielany, kocyk się wyjmowało jako, no, i z rodzicami, i z dziadkami. I to był tak zwany piknik rodzinny. Te potańcówki, tak jak tutaj w tym Lasku Bielańskim, to miały jeszcze szerszą oprawę niż tylko tą, żeby przyjść i potańczyć. Trzeba było kupić bilet i wyjść. Dopiero. Mężczyźni płacili za kobiety, był taki bilet wstępu, to było od tańca. Budka była taka osobno, tam troszeczkę dalej, pamiętam, się kupowały bilety. Wiadomo, że kupienie już takiego biletu na taki parkiet przez chłopca dla dziewczyny, który już zarabiał, no to wiadomo, że musiała mu się podobać. Moja babcia mieszkała na Zamenhofa, miała dość surowego ojczyma, milicjanta, który nie pozwalał jej wychodzić na te potańcówki. Ona jako młoda dziewczyna, sprytna, znalazła na to sposób. Wieczorem w bramie bloku, w którym mieszkała, przebierała się, zdejmowała chustkę, rozwiązywała swoje piękne loki, zdejmowała płaszcz, pod płaszczem była piękna sukienka, no i była już gotowa, piękna, pójść na potańcówkę. Jaką muzykę najczęściej grały kapele? Bardzo duży przekrój, od takich przytupanek swojskich po nawet właśnie takie taniec jak tango. Foxtrot, jive. Nie żadne płyty, tylko orkiestra była, także no, atmosfera była fajna. Wchodził na dechy rock and roll, młodzi ludzie uwielbiali ten taniec, to było coś nowego, coś żywego. Przy czym mogli naprawdę dobrze się bawić i wyszaleć. Jakie królowały wtedy stroje? Kobiety ubierały się oczywiście na ówczesną modę, czyli dłuższe takie spódnice do połowy kolan, ze stanem bardzo nisko opuszczonym, nawet na biodrach, czasami troszeczkę nawet niżej. Długie włosy, podkręcane takie za ramiona. Dość łatwo wtedy dostępne białe tenisówki. Dziewczyny same sobie je malowały na czarno, dowiązywały długie, bardzo długie sznurówki i obwiązywały je wokół łydek. Na wesoło, kwiaty jakieś czy wzorki. Po wojnie, jeżeli były, załóżmy, dechy robione na plaży, to ludzie, oprócz że się opalali, to mogli po prostu w kostiumach kąpielowych wejść na takie dechy i sobie potańczyć w skąpych strojach letnich. Wcale nie musieli się do tego ubierać w sukienki. Mój dziadek opowiadał mi także o stroju mężczyzn. Mówił, że modne były włosy stylizowane brylantyną, czymś w rodzaju brylantyny. Robiono takie fale i z przodu takie wzniesienie. A na jesieni
to znowu czapki i samodziałowe. Wypychane, proszę panią, gazetami. Te czapki takie były wysokie. Później berety wchodziły w modę. Marynaretce, krawacik, koszulka non-iron. No i elegancko chodziło się na panny. Na takich tańcówkach pojawiali się, jak mówiłam, wszyscy, ale pojawiali się również bikiniarze. To była osobna grupa młodzieży, ale nie tylko takiej szkolnej, ale też pozaszkolnej. Byli uznawani przez system PRL-owski za chuliganów. Oni się ubierali inaczej, nie chcieli wchodzić w takie mundurki, tak sztywne garnitury. Oni mieli buty na tak zwanej słoninie, tak, na takiej bardzo grubej, takiej grubej podeszwie, mieli skarpetki, które nawet się nazywały Sing Sing. Samodziałowe marynarki, w różne takie kolory, i beżowe, i jasne, i ten. No i spodenki do tego musiały być inne, nie w tym samym kolorze, co marynarka. I takie za kostki kawałek, żeby było widać skarpetki. Krawaty z takimi panienkami, jak z tego kabaretu, prawda, w bikini. No ja też byłem bikiniarz, no, dlatego że miałem buty 6 razy szyte. Potańcówki były takim miejscem, na które chodziła młodzież warszawska, aby poznać drugą połówkę. Dziadek nie lubił tańczyć, natomiast chodził na potańcówki, bo tam mógł spotkać moją babcię, która z kolei uwielbiała tańczyć. On stał przy bramce, podpierał, no nie ścianę, natomiast barierkę, i rzeczywiście jednym zajęciem jego było obserwowanie. To był 59 rok. Miałam wtedy 20 lat, może niecałe. Taka ładna pogoda była, a pojedziemy na Bielany. Pojechałam z koleżanką, wtedy była tak, chciałam iść do kina, ona nie, taka Zosia na Bielany. Nie miałem żadnego zamiaru podrywać jakiejś dziewczyny. Ja wcale nie chciałem się żenić. Przecież myśmy pojechali po to, żeby potańczyć. Zdaje mi się, że my obie tańczyłyśmy z tą i po prostu rozbili nas w tańcu. Bardzo ładna była dziewczynka. Skromny i taki ujmujący. Oczywiście twarz, figurka, nóżki jak miała ładne. Po prostu no, ujął mnie swoim zachowaniem. To było 20, proszę panią, chyba września 59 roku. No to tak się trzymamy już do dzisiaj, to już minęło 55 lat. No a na tych po prostu, na tych deskach się poznaliśmy. Myśmy z moimi kumplami kochanymi mieli iść na inną imprezę, a jednak ja ich namówiłem, że jedziemy na Bielany, a żona też miała gdzie iść. Do kina. No, to jak tu nie wierzyć w przeznaczenie, wie pani? Wierzyć czy nie, zawsze warto kolekcjonować dobre wspomnienia. A tymczasem współcześnie... Zabawa trwa w najlepsze. Choć stroje nie takie jak za dawnych lat, to okazuje się, że wolska potańcówka przyciągnęła ludzi w każdym wieku. Mamy nadzieję, że dechy powrócą do Warszawy na stałe i mieszkańcy będą mogli częściej bawić się na świeżym powietrzu. Dla TV Południe, Dorota Wawryło.